to już są wszystkie kroki. Teraz jedyne co musimy zrobić to wrócić do lobby. Wrócić do lobby. Siema, witajcie w kolejnym odcinku z Fortnite'a. Dzisiaj pokażę wam kolejny sposób na darmowe fałdolce, który udało mi się znaleźć. Będzie to glitch na mapce na Creative'ie. Udało się znaleźć takiego glitcha. Mapa jest zbugowana, można wykorzystać tam dziurę, która jest w systemie i można zrobić z tego darmowe fałdolce. Oczywiście też przypominam, żebyście sprawdzili sobie moje inne sposoby na fałdolce, bo one mogą jeszcze działać, niektóre z nich mogą działać, więc ja polecam wam sprawdzić nawet kilka razy, czasami, czy na pewno wszystko będzie działać. Ja wam zaraz tutaj wszystko wytłumaczę, zaraz wytłumaczę wam jak tego glitcha zrobić, jak zdobyć darmowe fałdolce. Bo to jest tak naprawdę bardzo proste, sposób jest bardzo prosty i szybki i łatwy. Dlatego każdy powinien sobie z nim poradzić, tylko musi oglądać do samego końca, żeby niczego nie przegapić. Ale jeszcze zanim zacznę, chciałem wam powiedzieć, że rozdajcie subskrybentom wszystko co by chcieli ze sklepu, łącznie z karnetem bojowym. Więc jeśli coś, co chcielibyście dostać teraz ode mnie ze sklepu Fortnite, to pamiętajcie, żeby zostawić mi subskrypcję z dzwoneczkiem, łapkę w górę oraz napiszcie komentarz ze swoim nickiem w Fortnite, a ja wyślę wam to, co będziecie chcieli ze sklepu i nie będę patrzył na paragon. Dobrze, więc pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to musimy sobie wpisać tą mapkę. No już mam tu ją odpaloną, ale wy nie będziecie mieli, bo będziecie dalej w Battle Royale, więc musicie sobie kliknąć w tą lupę i tutaj wpisujecie only up. Musicie wpisać only up i wyświetla się taka mapa, o taka jak tutaj OG Fortnite only up. Wchodzicie sobie na nią, wybieracie i jeszcze nie klikacie graj, bo jeszcze jest jedna ważna rzecz, musimy wejść w ustawienia. Na sam koniec tutaj w konto i prywatność i sprawdzić czy mamy włączone przyjmowanie podarunków i na szczęście mamy to włączone. I jeszcze co będzie nam potrzebne, to będzie można wyłączyć oczywiście po tym jak zrobicie cały ten sposób. Musimy ustawić sobie opóźnienie i ukrycie statusów podczas dobierania graczy na 1 sekundę, bo wtedy Epic Games będzie myślał, że my z kimś gramy. Tak, i jak ustawimy sobie to, no to wtedy Epic Games będzie myślało, że my gramy z kimś innym, że nie gramy sami i mamy w swojej ekipie jakichś innych graczy i po to właśnie musimy to ustawić, więc ustawiamy to. I jak zobaczycie, jak klikam tutaj graj, to się wyświetla opóźnienie procesu podczas dobierania graczy zostało włączone i właśnie gra traktuje to tak, jakbym był z kimś w lobby jeszcze, jakbym miał kogoś. A, jeszcze ważne też, musicie ustawić sobie, grę na prywatną. Jak będziecie mieli publiczną i włączycie to później podczas zabierania graczy, no to wam wtedy nie zadziała. Pamiętajcie, że jak wchodzicie na tą mapkę, to żebyście tutaj mieli gra prywatna, wyświetlone. Dobrze, wczytał nas na mapkę. Jesteśmy, możemy kliknąć jakiś collect and play. I tak, tutaj są jakieś... włączymy sobie checkpointy, żeby sobie ułatwić. Ale to tak naprawdę nie ma takiego dużego znaczenia. No to tylko nam ułatwia, bo nie chcemy tej mapki przejść tak naprawdę, tylko chcemy zrobić tego glitcha. Więc musimy, co musimy zrobić? Musimy się dostać do miejsca pewnego, takiego zgliczowanego, który jest gdzieś tam trochę wyżej, no nie na samej górze, ale będziemy musieli się trochę wspiąć. Tutaj musicie trochę popisać parkurem, ale myślę, że to jest dość proste, jak widzicie. To można tak naprawdę za pierwszym razem zrobić. Nie jest to ani trochę wymagające. Ja nie wiem czy... A, tutaj jest chyba nieskończony sprint. Bałem się, że mi się skończy i że spadnę, ale na szczęście nie. Więc mogę sobie tutaj pobiec dalej. Właśnie skaczę tutaj, tutaj. Biegnę sobie w tą stronę. To jest jakiś checkpoint. Tutaj możemy skipować level, a w sumie może bym to zrobił, bo chcę się dostać wyżej. Więc skipnę sobie tutaj poziom, żeby się dostać już tutaj, do Durburgera. Teraz wejdę sobie tędy. Po tych właśnie jakichś siedzeniach, co tutaj są. Jak będziecie chcieli, to możecie oczywiście sobie przejść tą mapkę do końca, ale ja tego nie będę robić.
biegniemy, biegniemy tak dalej. Oj, prawie spadłem, ale na szczęście udało mi się wrócić. Nie spadłem do samego końca i tutaj znowu. No tak jak widzicie, no to nie jest trudne. Wystarczy po prostu kliknąć spację. Nawet nie trzeba być tak perfekcyjnym w tym. Zawsze można się złapać. Ściany. I tutaj już na pewno nie skipujemy poziomu. Musimy sobie dobiec tutaj. I jak jesteśmy tutaj, to teraz zamiast iść prosto tutaj wyżej, to musimy zeskoczyć w lewo. Musimy skręcić w lewo i wejść sobie na tą rakietę. I tutaj idziemy na sam koniec. I teraz jak już jesteśmy tutaj, znaleźliśmy sekretny klucz. Ciekaw do czego on jest, bo może jest tu jakieś ukryte miejsce jeszcze na tej mapce. Na Darmo Futbol, ale wiem, że działa ten glitch. Jak zabierzemy ten klucz z tego miejsca, to wtedy musimy zaznaczyć emotkę i tańczymy tą emotkę przez około tak 5 sekund, więc ja sobie odpalam emotkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zaznaczyłem przez 5 sekund emotkę i teraz mogę przestać. I teraz jeszcze nie wychodzimy z mapki, bo musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Tą rzeczą, którą musimy zrobić, to musimy teraz zgłosić błąd, musimy zgłosić błąd po tym jak zaznaczyliśmy tą emotkę. Więc klikamy tutaj obsługa klienta i zwroty. A nie, gdzie ja klikam? Co ja w ogóle przeczytałem? Zgłaszanie. Klikamy oczywiście zgłaszanie i klikamy błąd. Kurde, zawsze źle, nie trafiam w ogóle w to co powinienem. I tutaj klikamy zgłoś błąd i klikamy. To jest, gdzie to jest? Sklep, szafka i lobby. I tutaj powinno być gdzieś zakupione przedmioty lub fałdolce nie pojawiają się. Klikamy to, wtedy Epic Games będzie myślało, że my powinniśmy dostać te fałdolce. I klikamy tutaj dalej. I jak już wysłaliśmy to zgłoszenie, to teraz musimy zeskoczyć na sam dół. I jak będziemy w locie, znaczy nie jak będziemy w locie. Teraz musimy zeskoczyć w dół. I po spadnięciu musimy znowu zgłosić błąd, tym razem zgłosimy błąd na poruszanie się, czyli zgłaszamy błąd, przez który Epic Games będzie w ogóle odczytywało te zgłoszenie nasze, które zgłosimy, bo jak wyślemy takie po prostu, jak tańczyliśmy sobie emotkę na rakiecie, to oni mogą tego nie zobaczyć, a jak będziemy spadać i zgłosimy błąd ruchu, to możliwe, że Epic Games na to spojrzy. I to może spowodować, albo bot też, no nie wiem czy to na pewno sprawdza jakiś moderator w Fortnite, czy jakiś bot, nie wiem jak to działa. Ale sprawdzi i powinny nam wtedy przyjść fałdolce, ponieważ zobaczy on również ten drugi sposób, który nam się udało zrobić. Już tutaj nie będę przedłużać, po prostu zeskoczę, więc zeskakujemy sobie tutaj. Zeskakujemy na sam dół. I jak jesteśmy teraz na dole, to musimy zgłosić błąd, tak jak mówiłem, klikamy zgłaszanie, w ustawieniach oczywiście. Czy może nie w ustawieniach, to jest w menu. Klikamy zgłoś błąd lub gracza, zgłoś błąd, ruch i klikamy. Najlepiej będzie jak klikniemy nie mogę skakać i jak klikniemy tutaj nie mogę skakać, teraz. O, nie zrobił mi się zrzut ekranu. No dobrze, ja kliknąłem powtórz, żeby nie było widać tego menu. Myślę, że to też może pomóc. Zadziałało mi bez menu, ale myślę, że może bezpieczniej jest, żeby bez tego menu to wziąć. Ale tak naprawdę nie miałoby znaczenia, myślę. Skoro zadziałało bez tego. I klikamy dalej. I tutaj zgłaszasz błąd w grze dla nie mogę skakać. Klikamy potwierdź. I to już są wszystkie kroki. Teraz jedyne co musimy zrobić to wrócić do lobby. Więc wracamy sobie do lobby, klikamy tutaj. Wróć do lobby. Co jest?